na skitury i takie backcountry. Ale żeby się tam dostać, najlepiej byłoby gdzieś skuterem podjechać. Dziesiątki kilometrów albo kilkudniowe wypady. W Polsce coś, co ma 5 igieł i wygląda jak sosna, w przeciwieństwie do sosny, która ma 2 igły. To jeden z takich żlebików na tą drugą stronę. No, noszę te kamery. To ja chociaż włączę raz. Po co ten ciężar targać? Pogoda mi nie dopisała, chociaż wiedziałem, że będą chmury, ale myślałem, że trochę niżej. Już tak podchodzę, nie wiem, kilkaset metrów. Tutaj zaczął się taki stromy odcinek w sumie. Jest to trasa chyba czarna w ośrodku Kicking Horse. Kicking Horse Resort to taki ośrodek położony w Golden w British Columbia w Kanadzie, gdzie spędzam sobie zimę. No, można powiedzieć, że to jest teraz moje podwórko, dlatego tu mam najbliżej na jakąś skiturę. Po ośrodku nie można chodzić, ale ta trasa jest taka wyjątkowa, bo w sumie jej nie utrzymują. Jest najbardziej jakby skrajną trasą przy granicy. Zarasta i wykorzystują ją tu ludzie do podchodzenia. Bo parę razy jak próbowałem iść wzdłuż takich płaskich nartostrad, powiedzmy trzymając się z brzegu, no to mnie wypraszali. I się teraz zasapałem, jak tak gadam do siebie, więc nie będę sapał do kamery. Nie sądziłem, że iść i gadać jest tak trudno. Także idziemy dalej. Znaczy ja idę. Wy nie idziecie. Tutaj widać, zaczynają odgradzać to. Wcześniej były tylko takie tabliczki na drzewach Ski Boundary Area i znaczy Ski Area Boundary, że to jest niepatrolowane. Jest taka linka rozciągnięta i aż do samej góry wzdłuż granicy tego resortu jest pełno takich bambusowych kików. Chce im się takie coś rozwijać odgradzających teren ośrodka. Oni się nie podejmują akcji ratowniczych poza terenem ośrodka. No nie wiem, jak to się w praktyce odbywa, ale trochę lipa, tak z naszego punktu widzenia, że się idzie po każdego. Tutaj w teorii przynajmniej ratują ratownicy wynajęci, pewnie opłaceni przez ośrodek, ludzi, którzy korzystają z ośrodka. I to są naprawdę kilometry wzdłuż lasu, aż tam praktycznie prawie, że pod granie ponad lasem, gdzie kończy się oficjalnie jakby teren ośrodka. Jeśli się ktoś tu wybierał, no to w sensie podchodząc, no to musi w tym momencie, będąc na górze tej czarnej trasy, przekroczyć granicę ośrodka i pójść tam w las. Co ja zaraz zrobię? A w zasadzie już teraz zrobimy tak. Już jesteśmy poza granicą. Tu już nikt mnie nie uratuje. Tutaj, nie wiem czy widać, jest parking. Stamtąd wychodziłem. Tam dalej ten niższy pod gondolą, której teraz nie widać. To wygląda. Czarna trasa. Maksymalnie jak można wzdłuż trasy podejść na skiturach w Kicking Horse, a później się schodzi tu do lasu i się szuka ścieżki. Najlepiej mieć jakiś GPS track albo iść po czyichś śladach, co chyba będzie w tym wypadku łatwe, bo ktoś już tu chodził. Jednak coś zaczyna prześwitywać w tym lesie. Coś mi ta foka dziś nie trzyma dobrze.
jest dość szeroko, ale ciężko jest tędy zjeżdżać, bo są powalone pnie. Chociaż da się tamtą dolinką potoku. Takie porosty tu rosną w Kanadzie. Ogromne. Wygląda to jak broda, bo takie trochę w dotyku jest. Nawet nie wiem, czy to suche, czy takie brązowe rosną. Z tego, co mnie uczyli, to świadczy o czystym powietrzu. No i tędy też się da od biedy zjechać. No albo się dojeżdża do tras narciarskich. Ja tu ostatnio zjeżdżałem, było przyjemnie, ale się trochę ten śnieg ubił w trakcie odwilży. Siedzi. Mokry ten śnieg. O, zaraz wszystko będzie mokre. Kurde. Jak się tu podchodzi, to praktycznie można się poczuć całkiem odosobnionym. Nie słychać za bardzo tego stoku, który jest tak kilkaset metrów tam. Mało ludzi podchodzi. A w weekend jak wychodziłem, to jest podobne uczucie, ale nagle na górze po prostu z różnych stron się ludzie schodzą. Ciekaw, czy zabrałem więcej przekąsek. O! To dobrze. Miło coś takiego znaleźć. W plecaku ciekawe ile było. Bear spray. Chociaż niedźwiadki pewnie śpią. A jak widziałem jakieś filmiki, jak niedźwiedzie popylają po śniegu, to stwierdziłem, że nigdy nie wiadomo, kiedy się obudzą. Zwłaszcza jak była taka długa odwilż. No i to niebo się wydaje jakieś takim bardziej granatowe niż zwykle. Ślady poprowadziły mnie troszkę inną drogą niż zwykle, bo zwykle chodzę tym doliną tego strumienia, ale nie chciało mi się przekopywać przez śnieg, bo tu dłużej schodzi, do szczytu jeszcze kawał, ale tam już się zaczynają takie urwiska skalne, a po tej stronie jest jeszcze taki dość gęsty las. Takie małe drzewka tam rosną bardzo wysoko, tam od prawie że do 2500 metrów. Jeszcze takie małe cholinki. Rozwiało chmury i widzę jeszcze jaki kawał drogi mam tam pod górę. No ale daję sobie max 2 godziny podchodzenia. Jest trochę dłużej, jasno. Myślę, że jak będę zjeżdżał koło 16, to będzie jeszcze całkiem widno. Widać? Czy nie widać? W tym GoPro na bank nie widać. Chociaż coś tam widać. Wyciągam już kamerę, bo nauczony doświadczeniem, że idziesz do góry i ci się wydaje, że będzie coraz lepsza widoczność. A później w mgnieniu oka jakieś chmury takie jak te się zasnują i już nic lepszego nie zobaczymy.
A nie byłbym sobą, jakbym czegoś o drzewkach nie nagrał. Taka niby sosenka. Takie ma dość krótkie igły. Ale co? Wyrasta 5 igieł z jednego, nie wiem jak to nazwać, gniazda. W Polsce coś, co ma 5 igieł i wygląda jak sosna, w przeciwieństwie do sosny, która ma 2 igły, no to jest limba. Więc to może być taka tutejsza wersja, jakaś odmiana czegoś, co przynajmniej wyglądem przypomina limbę polską. A limby, jak wiadomo, rosną wysoko w Tatrach. Te drzewa tu też już rosną dość wysoko. Wydaje mi się, że jesteśmy na jakichś 2000. Cieszę się, że poszedłem za tamtymi śladami, które w sumie z tej grani idącej wzdłuż ośrodka odbiły później mocno w prawo, czyli powiedzmy na północ, i oddałem się od ośrodka. Wcześniej chodziłem lasem tam w takiej dolince. Już przestaje być widać powoli szczyty i te trasy, więc trochę słabo, że zaczyna padać, ale mniej więcej wiem, gdzie jestem. Idę na tamten szczycik. To jeden z takich żlebików na tą drugą stronę, bo ośrodek jest tam. Nie chcę podchodzić za blisko. Tu jest ponawiane. A tam na szczycie już ktoś się przygotowuje do zjazdu chyba. Coś mi opuściły siły. Czy to przez to, że za mało się pożywiam, czy za mało piję. Już mnie trochę lewa noga daje. Czuję, że ją przeciążyłem w jakiś sposób. Znajdę miejsce, gdzie mogę spokojnie usiąść i zrobić jakieś ujęcia kamerą. Póki jeszcze coś widać. Co mi się podoba tu w Kanadzie, to naprawdę 9 na 10 razy tu jest bezwietrznie w zasadzie. Nawet wysoko tu w górach rzadko kiedy coś fuka, tak lekko zazwyczaj, a tak to powyżej granicy lasu wychodzisz i spodziewasz się, że zaraz będziesz zakładał kurtkę, a tu jest przyjemnie, jest trochę chłodniej, ale jest przyjemnie, nie ma w ogóle wiatru. Tu jest ten Rudy's Bowl, tamta granica to granica ośrodka i tam jest jakiś taki bowl. Nie wiem, jak oni to nazywają, do którego można tak jakby freeride zoną taką zjechać i gdzieś tam się zaczyna jakaś taka czarna trasa, więc u nas się to, nie wiem, nazywa kocioł. Takich kilka, jeden za drugim, tu jest one, każdy ma swoją nazwę. I później dopiero następny, to jest ten taki główny, gdzie jest najwięcej tras ośrodka. Tam nie wiem, czy widać, jest gondola. I dalej. Są jeszcze szczyty Terminator 1, 2, 3. Tam też są freeride zony, tam trzeba kawałek podejść. Kolejki na szczyty to właściwie tylko jest tuż krzesełko i tam gondola, więc nie ma dużego wyboru. Ale masakra, jak tu jest ponawiewane. Takie belki tu góry nad tymi żlebami. Tam przy ośrodku oni zamykają, są oficjalne komunikaty lawinowe i zamykają, żeby to odstrzelić i wtedy nie można tam zjeżdżać. Słychać te roboty strzałowe, ale tutaj nie i właśnie dlatego tu jest niby dozwolone backcountry. A ja będę zjeżdżał dzisiaj dla odmiany tym bardziej łagodnym stokiem, bo da się tutaj takim mocno stromym zjechać do tego bowla, ale później trzeba się przedzierać przez las taki gęsty albo dojechać do tras.
A ja tutaj, wydaje mi się, znajdę lepszą traskę, tą, którą podchodziłem. No i co? Tutaj bym miał max 10 zakrętów szybkich, stromo w dół i koniec zabawy. A tu mam nadzieję, że będzie taki troszeczkę bardziej łagodny, bardziej fun. Zwłaszcza dziś. Dobra. Ostał się sneakers. Jak myślałem, na szczycie będą ludzie. Są. Tutaj takie nawisy, żleby, strach patrzeć, nie chcę podchodzić za blisko. Okay, have a nice evening. Hi, yeah, man. It was nice to meet you. Yeah, you I'm Lucas, by the way. Lucas? Yeah. Alex. Julian. Enjoy. No, żeby zjechać, trzeba podejść. A podejść tu trzeba kawałek, dlatego to tak wygląda. Po złej stronie lasu zjechałem. Trochę w lewo. Ciekawe, czy się tu przebije teraz. Wyjechać tu gdzieś, zobaczymy. A to się w ogóle kameruje? Dobra, kameruje się. Nie mam uchwytu, więc zawiesiłem GoPro na plecaku, więc może być różnie, dziwnie. I jademy. No cóż, nikt nie mówił, że się nie pogubię.
jest mój ślad. Ślad odbija, tak? Jak to tam wygląda? Jak to tu wygląda? Cholera jasna. Przedzierać przez ten las. Póki co nie wygląda najgorzej ten las. Są czyjeś ślady. Dobra. Zupełnie nie tak to wygląda. Damy radę tu. Stromo. Stromo. Jest. Chyba znam to miejsce. Coś mi się wydaje, że to to miejsce. Skały tu były też, przypominam sobie. Oh yeah. Jest polanka. Oj, gdyby mnie ta noga nie bolała. Teraz ważne, żeby się nie zgubić w tym lesie. Jesteśmy tak jakby w punkcie wyjścia, czyli w miejscu, w którym nagrywałem koniec czarnej trasy. No i wypadłem tu z lasu, nie? A teraz chcę się przebić tamtędy, bo nie chcę jednak tą trasą zjeżdżać. On jest za mało śniegu. Jestem na jazdę. Jak ciepło. Koniec na dziś. To jest parking górny tego środka Kicking Horse. Tam startuje gondola i tam jest dolny parking. Wygląda resorcik. Musimy się nie chce wierzyć, że tyle ludzi tu przyjeżdża, bo ten ośrodek narciarski jest dość niewielki. A jak na standardy europejskie to jest nawet mały. A hoteli tu jest ponastawione.